Ostatnia odsłona na dzisiaj to jest pierwszy list Jana, no z akcentem z Ewangelii Jana, jak już wspomniałem. Tu też muszę małą dygresję zrobić, bo nad listem Jana ja już siedziałem kilka lat temu, chyba w 2013 roku. I mam w tej chwili, nie wiem jak to nazwać, taki dyskomfort troszkę, że jak ja chcę przytoczyć fragment jakiegoś tekstu, żeby go wykorzystać w wykładzie, to mam dyskomfort, kiedy nie znam kontekstu. I to powoduje, że jak ja chcę przytoczyć, ostatnio przytaczałem 2 Tymoteusza 3,16, to musiałem cały drugi list do Tymoteusza prześledzić. Nie wiem, to jest... Ale to jest coś pozytywnego, tak powiem. To jest trudne, bo mam przytoczyć jeden tekst tak dobrze znany, nakcytowany przez wszystkich na pamięć, a ja mam obawę, czy ja coś tutaj z kontekstu nie wyrwę, czy ja nie przytoczę sensu, którego tam nie ma. No to więc kontekst, cały ten list. Nie? Ale, to jest, mówię, trudność, ale błogosławieństwa, jakie wynikają z takiego dociekania nad Bożym Słowem, są tak ogromne, że gorąco polecam, żeby to właśnie robić. Żeby nie wyrywać tekstu z kontekstu, bo tekst bez kontekstu to pretekst, to znamy to. Tak samo znamy, że trzy zasady, najważniejsze zasady interpretacji Biblii. Po pierwsze kontekst, po drugie kontekst i po trzecie kontekst. To... No, szkoda, mało czasu. To jest... Dobra, już nie będę o tym chodzić, bo to znowu dygresja będzie za duża. Z pierwszego listu Jana, znowu ten... Nie będę go dosyć drobiazgowo streszczał, bo to jest taka kwintesencja. Podobnie jest zbudowany, jak wiele listów, jest jakiś wstępna część, końcowa część i jakaś centralna, akcentowana. No nie mam w ogóle czasu, żeby się wytłumaczyć wam, że dlaczego tak widzę, a nie inaczej, bo to musielibyśmy znacznie więcej czasu poświęcić. Natomiast na ten czerwony fragment chcę zwrócić uwagę, ponieważ tam jest konstrukcja tego tekstu wewnątrz taka, że mamy dwukrotnie wspomniane coś o antychryście i dwukrotne wezwanie do miłości. Jest antychryst, wezwanie do miłości. Antychryst drugi raz i wezwanie do miłości. I to wezwanie do miłości, które jest w liście Jana, ono też jest na początku listu też już zasygnalizowane, ale z naciskiem powiedziane w tych dwóch częściach. I to z takim naciskiem, że aż sobie to trudno wyobrazić. Mam nadzieję, że nam ten nacisk wejdzie wpięty w pozytywnym tego słowa znaczeniu. W pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo Słowo Boże musi przemówić tak z mocą, tak z siłą, żeby... No, żeby dotarło, że coś jest naprawdę, ma wielką wagę. A mówimy o tożsamości ucznia Chrystusa. Więc dla mnie bez zrozumienia miłości trudno mówić o tożsamości, nawet się zarymowało. Więc są, jak powiedziałem, te dwa wskazania, bo kwestia jest taka, miłość okazana jest w Chrystusie przez Boga jako źródło miłości. I ponieważ Bóg nas tak umiłował i my się mamy miłować, to mniej więcej jest taka idea, gdzie to jest zawarta. Antychryst, tutaj określony wielu antychrystów nawet, to kieruje swój strzał w Chrystusa. Jakkolwiek o Chrystusie się mówi, no to trzeba zrobić na opak. To jest jakaś też ogólna zasada, że nawet w historii chrześcijaństwa to, w jaki sposób myślano o Chrystusie, nauczano o Chrystusie, no to jest punkt jakiś taki zapalny. Punkt zapalny. Spory chrystologiczne to miały miejsce, najpierw spór ariański w IV wieku, w V i VI są tak zwane spory chrystologiczne, gdzie spierano się o naturę Chrystusa, więc ogólnie mówię, że osoba i dzieło Pana Jezusa zawsze jest przedmiotem ataku. Kogoś, kogo tu nazywano antychrystem, myślę, że niekoniecznie trzeba go rozumieć w tym jakimś eschatologicznym antychryście tylko, bo Jan mówi w swoim czasie, że teraz jest wielu antychrystów, nie? Więc jest nieco inna. I rzecz dla mnie absolutnie ciekawa, fundamentalna w liście Jana, że on w kontraście do antychrysta wzywa do miłości. Wzywa do miłości. Nie? Więc jakieś antidotum na zwiedzenie jest w kierunku miłości. Jakkolwiek to brzmi,
to spróbujmy na przesłanie Jana tak z lotu ptaka zobaczyć, że to jest w czymś to. A miłość rozumiemy przez miłość Boga w Chrystusie, więc przez pryzmat miłości dzieło Chrystusa jest zupełnie inaczej rozumiane niż tylko teologicznie, dogmatycznie czy w jakikolwiek inny sposób. Ten duch antychrysta działa po prostu. Tak. Dobrze, więc mówię, nie będę się rozwodził nad szczegółami tej kompozycji, chociaż powiem, że miałem niezłą frajdę, kiedy szukałem, bo Listiana jest bardzo skomplikowany, bardzo tam są zawiłości różne, tam skręcają myśli jedna po drugiej, wracają. No jest to dosyć ciekawa materia. I mówię, mimo że pisana najprostszym z możliwych języków, ale głębia jest jedna z większych w Nowym Testamencie. To jest taki paradoks. No i zaczynamy. Pierwszy rozdział. Bardzo, bardzo trafne zdanie. Kto mówi, że w świetle jest, a brata swego nienawidzi, to już nie dopowiedziałem, bo za chwilę dokończę. W każdym razie, bycie w świetle, tam dużo jest o świetle w liście Jana. Oczywiście to światło w Chrystusie, światło, które jest dane na przebaczenie grzechów, nie, bo tam o grzechu też jest wątek bardzo duży w liście Jana. W każdym razie, tutaj sprowadza kwestię do naszych relacji z bratem. W ciemności jest aż do teraz. Czyli jeśli ktoś mówi, że jest w świetle, a brata nienawidzi, kłamie, kłamie. W ciemności jest, w jakim świetle? Dobrze, niech to będzie jakimś takim wewnętrznym. No. Dobrze, pominąwszy, jak się przyznaje, czy nie przyznaje, istota jest. Znowu, 11 werset. Widzimy podobieństwo między początkiem 9. Nienawiść do brata. I widzimy podobieństwo do tej frazy o ciemności. Tu jest przykład tak zwanego paralelizmu syntetycznego. Czyli ta dolna część, zobaczcie u góry, jest w ciemności, jest aż do tego. To będzie na drugi rozdział, nie pierwszy, tam na tablicy jest pierwszy. Tak jest, mówisz? Całkiem możliwe. Dobrze. Pierwszy Jan, a drugi rozdział. Dobrze, no to skasujmy sobie tą jedynkę. Ja to może też za chwilę zrobię. Tomek też zrobisz, nie? Dobra. No, taki. Ale patrzcie, w ciemności jest, aż do teraz jest u góry. Adule, w ciemności jest, w ciemności chodzi, nie widzi dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Widzimy, jak to jest dorzucone. Nie tylko jedna ciemność, ale tu już jest. No i pomyślmy sobie, jak jest opisane, gdybyśmy to myli my, bo tak długo te słowa do nas nie dotrą, dopóki nie powiem, że to ja jestem. Nie, ty nie jesteś, ty jesteś święty, nie, ty jesteś idealny. Nie? Dziękuję Ci, że jestem No. Twoim. I to jest siła tekstu, że on ma do mnie dotrzeć, żeby mi oczy otworzyć, że ja taki właśnie jestem. W ciemności chodzę, jestem zaślepiony, ponieważ mam niedobre relacje z bratem. Delikatnie rzecz ujmując. Tu mówię o nienawiści brata, ale będzie to rozwinięte. Niesamowite. Czyli wszystko, tak samo jak mówimy w 1 Koryntian, wielkie rzeczy, które są w 12, 14 rozdziale, początek 13, choćbym to, tamto, owam, ta miłość, nic bym nie miał, nie mam nic nie znaczę. Czyli ten jeden przymiot, miłość, po prostu powoduje, że jego brak przekreśla wszystko inne. Jan będzie używał jeszcze bardziej dosadnych określeń. Tutaj dla kontrastu. Kto miłuje brata, nie ma w nim zgorszenia, w świetle trwa. Jaka jest definicja trwania w świetle? Miłowanie brata. Nie ma tu mowy nic o poprawnej doktrynie, o takich innych rzeczach i tak dalej. Nie? Rozumiecie, że wszystko inne staje się po prostu drugo, trzecio, czwartorzędne. Wielkie przesłanie. A widzimy też tą budowę, tę symetrię tego tekstu. No, Jan też bardzo, bardzo ładnie konstruuje te rzeczy. Człowiek naprawdę trzeba się trochę wysilić, żeby to zobaczyć.
Teraz trzeci rozdział, wersety 10 do 12, z przerwą na 13 akurat, który jest takim przerywnikiem w tekście. Definicja to znowu jest, jak rozróżnić dzieci Boga i dzieci diabła. Bardzo prosta, to można zauważyć. Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest Boga. Oraz ten, kto nie miłuje brata swego. Nie czyni sprawiedliwości, to jest też taki wątek. Bo nikt nie czyni sprawiedliwości, tak powiedzmy sobie. I tu jest, włącza się w ten element zbawienia w Chrystusie, przebaczenia za grzechy. Mamy orędownika, nie? Natomiast kiedy mówi, nie czyni sprawiedliwości, jakoś tak dziwnie on zakręca w tą miłość braci, bo wyrazem sprawiedliwości w jakimś sensie jest miłowanie braci. I to nawet ma wymiar sprawiedliwości, bo Pan Jezus za kogo umarł? Sprawiedliwy za niesprawiedliwych. Nie? Jeśli on umarł za takiego niesprawiedliwego, to sprawiedliwość, czynienie sprawiedliwości wymaga, żeby go miłować. Ponieważ Pan Jezus oddał za niego życie. Ale to mówię, ma też większe konotacje. 14 werset, wycieczka do Starego Testamentu. Nie jak Kain. Czyli dzisiaj dzieci Boże, czy adresaci listu Jana, potencjalnie każdy z nas, albo jestem dzieckiem Boga, albo dzieckiem diabła. Albo jestem dzieckiem Kaina, albo Abla. Znaczy dzieckiem w sensie odpowiadam, nie? Ale dlaczego go zamordował? Ponieważ czyny jego były złe, a jego brata sprawiedliwe. Nie czyni sprawiedliwości, tam wyżej mieliśmy, nie? No to jest, powiem wam, że na podstawie tego tekstu 12 pojawił się chyba w psychologii nawet taki termin jak konflikt Kaina. Jest konflikt Kalego, to też jest fachowy termin z Sienkiewicza wzięty wprawdzie, że dobrze jest jak Kali ukraść krowę, ale jak Kalemu ukraść krowę, to jest źle. I to jest, powiedzmy, żartobliwie podane w tym przypadku, ale to bynajmniej nie jest na żarty w realnym życiu. Takie myślenie. A konflikt Kaina to jest, myślę, że też trochę mówiliśmy o tym przy tej definiowaniu miłości. To jest nienawiść do bliźniego, dlatego że on jest sprawiedliwy. To się określa, że ten sprawiedliwy staje się sumieniem tego niesprawiedliwego. Ilekroć ten niesprawiedliwy patrzy na sprawiedliwego, to widzi, jakim nie jest, a jakim być powinien. I tego widoku nie może znieść. Czemu on mnie kuje po oczach codziennie? Zlikwidować. To by najlepszy problem. Sorry, konflikt Kaina, tak rozumiany, jest to naprawdę patologia w społeczeństwie szerzej, ale dotyka. Dotyka właśnie zborów, takie myślenie. No. W każdym razie, znowu kwestia miłości jest tak radykalnie postawiona przez Jana, także może wybaczycie mi ten mój radykalizm dzisiaj, bo tak bardzo radykalnie mówię o pewnych rzeczach, ale mam uzasadnienie w takich tekstach, ale to jeszcze nie koniec. Gdyż to jest wieść, którą usłyszeliście od początku, aby miłować siebie nawzajem. Takie proste. A brak tego to jest tragedia. Tu jest ten przerywnik, 13 werset. Jak chcecie zobaczyć, co tam jest, to sobie zobaczcie. A my przejdziemy już do drugiej części. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, ponieważ miłujemy braci. Czy nie przeszliśmy ze śmierci do życia, bo Pan Jezus za nas życie złożył w ofierze? To o co mu chodzi? Ale czujecie, że tu jest powiedziane, że miłość do braci nas zbawia.
Biorę to taki pewien mały cudzysłów, bo za tym jest pewna głębia. Miłość do braci jest zbawiająca, bo jak nie mamy tej miłości, to nie jesteśmy zbawieni. Bo to jest ta sama miłość, która jest w Jezusie. No, oczywiście, ja to tak mówię troszeczkę tak celowo. Potwierdza nasze zbawienie. No, podkreślam, ale jak nie miłujemy, to pozostajemy w śmierci. Czyli ofiara Chrystusa nic nie zrobiła w nas. Zbawienie w Chrystusie nas nie dotknęło. Bo jeśli zbawienie w Chrystusie nie będzie skutkować miłością do braci, to zbawienie w Chrystusie nie nastąpiło. Sorry, znowu radykalne stwierdzenie. Ale no, jak inaczej ten tekst zrozumieć? To nie jest mała rzecz. Idźmy dalej. To mówi, wiecie, że żaden morderca nie ma życia wiecznego w sobie, które trwa. Tutaj brak miłości przejawiająca się w tym fragmencie. Kto nie miłuje, trwa śmierci. A jeszcze tutaj każdy, kto nienawidzi, jest mordercą. Czyli niemiłowanie to już jest stan śmierci, a nienawiść to już jest morderca. Czy myślałeś kiedyś, że jak nie będziesz kochał brata, to jesteś mordercą? Łatwo zbagatelizować temat, łatwo powiedzieć, że to nic takiego. Nie. Biblia w tym fragmencie listu Jana bardzo konkretnie mówi, stajesz się winnym śmierci, jesteś mordercą wręcz. A Pan Jezus tego samego nauczał. Pamiętacie w kazaniu na górze? Kto by rzekł bratu? W prawie było. Nie będę wchodził, bo to znowu jest dygresja, ale pamiętacie na pewno. Dobrze, nie koniec jeszcze tego, co Jan mówi o miłości i jak mówi o miłości. Trzeci rozdział od 16 do 18, to również mała przerwa, 22 do 23. Może kiedyś będzie mi dane omówić cały list Jana, to wtedy będziemy mogli się skupić na różnych detalach, bo jest naprawdę w krótkiej formie potężna treść. No właśnie, tu już jest, po tym poznaliśmy miłość, gdyż On za nas duszę swoją położył. Co z tego ma wyniknąć? My powinniśmy za braci duszę kłaść. Nie. Dlatego tu jest taki związek dzieła Chrystusa z dziełem miłości naszej między nami. To takie nie jest, że zbawienie jesteśmy przez tą miłość, nie tylko wiadomo, że to jest dzieło Chrystusa, które w określony sposób skutkuje w relacji między braćmi. Bo jeśli nie ma tego skutku, to znaczy, że przyczyny nie było. Tak, w takim kierunku idzie Jan. No i tutaj jest zachęta, żeby nie miłować pięknym słowem, czynem i prawdą. Czyli znowu to, co mówiłem przy pierwszym Koryntian, miłość trzeba zrobić. Miłość trzeba zrobić. Robić, nie zrobić, robić. No. Niech to nam brzmi szorstko, bo miłość nam się wydaje, że trzeba odczuwać. Miłość trzeba gdzieś być uniesionym w stanie emocjonalnym, a ja tutaj gadam, że trzeba ją robić, nie? Tak jakby to była jakaś robota. Ależ to jest trywializowanie wielkiego tematu, nie? No, sorry. Taką widzi to Biblia, niezależnie od tego, jak my pojmujemy tą definicję miłości. No i taki też właśnie praktyczny wymiar w tym miejscu jest. Ktokolwiek zaś ma dostatnie życie w tym świecie, widziałby brata swego, który jest w potrzebie, a zamknąłby swoje wnętrze przed nim, to jakże miłość Boga może w nim trwać? To jest ilustracja tego, żeby miłować nie językiem, ale bardzo konkretnie. Myślę, że jak uczciwie spojrzymy na siebie, to stwierdzimy, że mamy w tym zaniedbania. A o co byśmy prosili, otrzymujemy od Niego, gdyż przekazanie Jego przestrzegamy. Czyli to jest też dosyć mocne zdanie, że odpowiedź na modlitwy może być uzależniona od tego, jak żyjemy. To nie jest nowa myśl. To nie jest nowa myśl. Oczywiście, to jak innych miłujemy, jest zależne od tego, czy się modlimy. Te wszystkie
Ale mówię nic nowego, bo w Księga Izajasza nie, moja ręka nie jest za krótka, żeby pomóc. Ale to wasze grzechy spowodowały przepaść. Nie? To jest dokładnie ta sama idea, która jest także u Jana. No, postępujemy zgodnie z tym, jakie dał przykazanie. No i teraz przejdźmy do tej treści. I czynimy to, co jest miłe dla Niego. A tym przykazaniem jest, abyśmy wierzyli w imieniu Syna Jego, Jezusa Chrystusa, wierzyli w imieniu Syna i miłowali siebie nawzajem. Ja mówię tak, złapałem się za głowę, w imieniu Syna, bo to jest też duży worek tematyczny, bo czasami się spłyca imię Syna do brzmienia wyrazu Jezus. Nie? A termin imię to jest opis wszystkiego, co dotyczy tej osoby. Nie? Więc wierzyć w imię to jest, mówię, potężny temat, jeden z ważniejszych w Biblii. Ale on później się przenosi i miłowanie braci. Czujemy, jaką rangę zyskuje miłowanie braci? Obok wiara w imię Jezusa, miłość braci. Jakby tak sobie partnerskie zagadnienia. No ciarki przechodzą, jak się o tym pomyśli. Idziemy dalej. 4 rozdział, od 7 do 11. Tak do znudzenia ten Jan o tej miłości gada. No, tyle, list krótki, a tej miłości mówi i mówi. Tak się nagada o tej miłości, nie? Znowu, umiłani, miłujcie siebie nawzajem. Końcowy fragment, 11. Jeśli Bóg nas tak umiłował, my powinniśmy siebie miłować. Jest ta sama myśl, tu jest rozszerzona na dole, znowu ten tak zwany paralelizm, jak mówię, syntetyczny, czyli drugi człon rozszerza ten pierwszy człon. Gdyż miłość jest z Boga. Gdyż Bóg jest miłością. Każdy, kto miłuje i kto nie miłuje. Aha. Bóg jest miłością, więc będzie ktoś, kto miłuje, będzie ktoś, kto nie miłuje. I teraz co to będzie z tym, kto miłuje? Z Boga jest zrodzony i zna Boga. A jak nie miłuje, nie poznał Boga. Zobaczcie, jak to jest pięknie skomponowane. Klamra. Bóg jest miłością, miłość jest z Boga. Kto miłuje, z Boga się zrodził, kto nie miłuje, nie zna Boga, nie zrodził się z Boga. Czyli to potwierdza to, co wcześniej mówił Jan, że jak miłujemy braci, no to jesteśmy zbawieni. Mamy zbawienie, bo miłujemy braci, tak żeśmy tam czytali. I to rozumiemy, o jaką istotę. To się nie dzieje bez krzyża Chrystusa, ale tu jest pokazany praktyczny wymiar tego, co się w zbawieniu z danym człowiekiem musi zadziać, żeby to zbawienie faktycznie zaistniało. Kto nie miłuje, nie poznał Boga. Ale to jest górna część tego tekstu, bo pamiętają w takiej konstrukcji, jak jest dwa akcenty. To jest tekst zbudowany w ten sposób. Tu jest jakaś myśl i są takie dwa środkowe elementy. To główny akcent pada tu. Oba są akcentowane, ale taki główniejszy akcent gdzieś pada w tym miejscu. Nie? To jest, jak ktoś nie pamięta tych konstrukcji, odsyłam do hebrajskiej retoryki biblijnej 1-4. Gdzie Marek to szczegółowo wyłuszczał. No, a ja już jestem troszkę praktykiem w tym i po prostu to widzę to po prostu, że tak jest. Nie? To nie jest narzucanie tekstowi pewnej formy, tylko obserwacja tej formy i takie wyłuskanie. W tym została objawiona miłość do nas. W tym jest miłość, że nie myśmy umiłowali, ale że On nas umiłował. Znowu widzimy myśl powtórzoną, ale tamtym nieco głębiej. Że Syna swego jednorodzonego posłał na świat, abyśmy żyli przez Niego. No? Także to, co tam gdzieś nam brakowało w tył, to tutaj wraca. Że tu jest to sedno tej miłości. Posłał swego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Nie? I teraz dalej. A my poznaliśmy, uwierzyliśmy w miłości, którą Bóg ma do nas. Właśnie tą w Chrystusie. Tam, co był ten główny akcent przed chwilą, że ten akt Bożej miłości w Chrystusie został dokonany.
Kto trwa w miłości, w Bogu trwa, a Bóg w nim trwa. I tutaj wydaje mi się, że pojawia się trochę nowy wątek do tego, co już było powiedziane, ponieważ w tej miłości Bóg w nas trwa. Jest w Ewangelii na taka myśl, że do Niego przyjdziemy i u Niego zamieszkamy. Pamiętacie tę frazę? Czyli to jest ilustracja takiej najważniejszej, najbliższej relacji człowieka z Bogiem. Że Bóg jak gdyby gości u nas, nie? Jest, trwa w nas. Bóg trwa w nas, a my w Bogu, ale to się dzieje przez to, że my trwamy w miłości. Czyli pokazujemy, że ten posiew Boży jest w nas i przez to Bóg nas trwa, a my w Bogu. To jest wielka, wielka rzecz, no bo Bóg jest miłością. Więc jeśli nie będzie w naszym życiu tego wyrazu, no to mijamy się z celem, który Bóg założył w stosunku do nas, tak myślę. I tu jest ta przerwa. No i niesamowita rzecz. Jeśli ktoś mówi, że miłuje Boga, a brata swego nienawidzi, kłamcą jest. A przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też swego brata. Kto nie miłuje brata swego, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi? To jest pytanie retoryczne, którego sens pewnie łatwo odczytać. Jeżeli nie masz miłości do brata, to w ogóle nie wiesz, co to jest miłość do Boga. Nie jesteś w stanie tego wiedzieć. Ale myślę, że to, że postawiłem takie pytanie, to są ludzie, którzy tak sobie myślą, tak sobie rozumują, że Boga miłuje bardzo. Ale to niekoniecznie musi mieć przełożenie w relacjach z bratem czy z siostrą, nie? Bo miłość do Boga ja mam taką piękną. No, abstrakcyjną. O, to żeś trafnie mówił, to jest miłość abstrakcyjna. Czyli jakaś wyimaginowana, też bym wręcz powiedział. Kto nie miłuje brata swego, którego widzi, jakże może miłować Boga, którego nie widzi? Dobrze, no i wspomniałem, że wejdziemy jeszcze na koniec w Ewangelię Jana. Ten fragment, ja zarówno w Świętochowicach, w Krapkowicach też miałem kiedyś kazanie, ponieważ był taki moment, że ten tekst mnie bardzo dotknął, tak osobiście. To jest ten moment, kiedy Piotr, już po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, Pan Jezus pyta 3 razy Piotra, czy go miłuje, i ten odpowiada w określony sposób. I Pan, no jest ten dialog Pana Jezusa z Piotrem dosyć szczególny. Powiem Wam, że do mnie dotarł ten tekst właśnie dlatego, że skierowałem palec zastosowania tu. Bo można ten fragment czytać. A, miał tam Piotr z Jezusem jakąś historię. Jakieś miał swoje sprawy, nie? No i Piotr tam 3 razy się zaparł. Teraz Pan Jezus jak gdyby wraca do tego. 3 razy. No i będziemy sobie, jako historię, która zaistniała. No i owszem, no historia była, miała miejsce, coś się wydarzyło. Ale jak gdybyśmy się zatrzymali tylko na historii, no to myślę, że popełnilibyśmy pewien błąd, nie zauważywszy zastosowania dla siebie. Bo według mnie to, co Pan Jezus rozmawia z Piotrem, to jest uniwersalne przesłanie dla każdego ucznia Chrystusa. Tu wracam do początku dzisiejszego naszego spotkania, w którym mówiłem o tym, że każdy jest obdarowany, żeby służyć z Boże, tak jak w organizmie, i tam żeśmy z Koryntian rozważali różne kwestie. I tutaj trochę jest zapnie ten temat jako tak finalnie w tym fragmencie z Ewangelii Jana. Ale zobaczmy. A szczególnie dla tych, którzy prowadzą starszych. A myślę, że przeniesie się to na każdego. W sumie każdy jakoś. Tak. Ten tekst. Ten fragment jest tak zbudowany. Chyba on pokażę. Jest 3 razy pytanie Jezusa. To jest jak gdyby jeden wątek. Drugi wątek są 3 razy Piotr odpowiada.
I trzy razy na koniec Pan Jezus coś mówi po tej odpowiedzi Piotra. Akcent pada na tą ostatnią część, szczególnie tutaj akurat małe to odróżnienie, bo te wszystkie trzy brzmią prawie identycznie. A to też myślę, że wzmacnia siłę przekazu, że to, co Pan Jezus na koniec powiedział, jest sednem tej historii. Żeby to zrozumieć. I teraz przyglądajmy się temu, jak to wygląda. Już nie chcę wchodzić w te tła, te inne rzeczy. Mamy tam tylko historię. Zjedli śniadanie. Jezus zapytał Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie bardziej niż ci? Ja to zawsze zastanawiało, o co to chodzi, że Pan Jezus mówi w kontraście do tych innych uczniów, czy Jan mam bardziej miłować niż Piotr, niż Jan nawet? A przecież Jan najbardziej miłował Pana, nie? To Piotr, czy bardziej? Czyli jest taka, jak powiedzieć, są ludzie, którzy trochę miłują, trochę więcej i ktoś najbardziej, tak? Czy ty bardziej od tych? Dziwnie brzmi to pytanie, powiem szczerze, i zostawię wam z tym pytaniem bez odpowiedzi, ale żeby się nad nim zastanowić w ogóle, nie? Że jest tu pewna trudność w interpretacji tego, ale istotną rzeczą może nie jest bardziej niż ci, ale w samym fakcie. Piotrze, czy ty mnie miłujesz? Pierwsze pytanie pada do Piotra. Drugie pytanie. Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? To już nie ma bardziej od kogoś, czy nie? Po prostu, czy mnie miłujesz? I po raz trzeci. Wyobraźmy sobie to, no Piotra. Za pierwszym razem, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Staram się oddać tą, jak Piotr mógł do tego podejść? Staram się to wyobrazić. Za pierwszym razem, pierwsze pytanie, kochasz mnie? Oczywiście kocham. No i sprawa pozamiatana, nie? Już wszystko zaraz się. No to Pan Jezus drugi raz pyta. Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Już pewnie myślą, pyta mnie drugi raz, dlaczego? Już powiedziałem, że go kocham, nie? Czemu mi pyta jeszcze raz? A w końcu trzeci raz go zapytał. No to Piotr tutaj już, patrzcie, Piotr zasmucił się. No czemu mnie aż trzy razy pyta? No Panie, no przecież Ty wszystko wiesz. Ja Cię kocham, Ty to wiesz. Czemu mnie tak trzy razy pytasz? Zasmucił się, nie? To jest już podana reakcja Piotra. On się zasmucił. Ale Pan Jezus go celowo trzy razy pyta. Bo tu chodzi o pewien akcent. Są rzeczy, których nie można traktować lekko. Jako rzecz oczywistą. Nie? Są rzeczy, które no, trzeba sobie tak naprawdę trzy razy powiedzieć. No i ciekawe, że w odpowiedzi dbaj o moje jagnięta, paś moje owce, dbaj o moje owce. Jeszcze mówię, no bo ten tekst jest bardzo taki właśnie głęboki i zastanawiam, bo w greckim jest, jak Jezus mówi, czy ty mnie agapos, a Piotr odpowiada, ja ci fileo. Czy to ma znaczenie? No. Powiem, że zastanawialiśmy się kiedyś nad tym. Pamiętam, jak Janusz mówił. Wiele komentarzy idzie w kierunku, żeby to rozróżnić, bo agape to się kojarzy z taką miłością umysłu, woli człowieka, a filia i fileo, tego czasownik, to jest takie przyjacielskie, ciepłe. Nie? Jakby dwa rodzaje miłości. Można spróbować podejść do tego w ten sposób, i że Piotr mówi w takim niby relacyjnym, ciepłym stosunku, a brakuje mu tej agapy, tego większego wymiaru. Nie? Tak, znaczy i nie mówię, że nie, bo to rzeczywiście, że miłość musi mieć pewien określony pułap, nie może być tylko ciepełko wzajemnej kolacji, bycia sobie przy stole i tak dalej, bo ta miłość musi mieć głębszy wymiar, taki bardziej właśnie o tej agapy, o którym dzisiaj mówimy. Nie? To z pewnością. Natomiast pamiętam, jak Janusz wspomniał, że może to też być, bo my jesteśmy trochę zafiksowani, powiem, C.S. Lewisem, który po raz pierwszy chyba w XX wieku wniósł definicję tych czterech rodzajów miłości i takie wszystkie wyodrębnił. Tak. Natomiast Janusz Kucharczyk, jak mówił o tym, to mówi, że w agapę może być więcej z filia, niż nam się wydaje. A z filia może być też trochę z agapę, niż nam się wydaje.
Nie? Więc on szedł w kierunku, że może rzeczywiście te one nie są aż takie bardzo odległe między sobą, i agape, i filia, ale może mają ten punkt styczny większy. To dla mnie w tym momencie jest nie najważniejsze. Nie? Ten element, że nie wystarczy być takim przyjacielem w miłości, ale trzeba być agape w miłości jako wymiar większy. To z pewnością idea tutaj jest zawarta. Natomiast według mnie akcent pada, zobaczcie, kurde, na to. Czyli na to sformułowanie trzecie, dbaj o moje owce. Co chce Pan Jezus powiedzieć? Czy myślę o agape, czy myślę o filia, o tych wielkich miłościach i tak dalej? To wszystko ma swoje przełożenie w relacji do owiec. W relacji do owiec. Więc czy myślę o filia, przyjacielskiej miłości, czy myślę o agape, tej najznioślejszej miłości, to paś moje owce. Pan Jezus życie oddał za owce, obiecał, że będzie je strzegł, będzie z nami przez wszystkie dni, więc Piotrowi powiedział, troszcz się o te owce. I parafraza. Krzysztofie, synu Jana. Marku, synu Waldemara. Zdzisławie, synu Zdzisława. To akurat wiem. Nie? Czy miłujesz mnie? Zdzisławie, synu Zdzisława. Czy miłujesz mnie? Mówi Pan Jezus. Zdzisławie, synu Zdzisława. Czy miłujesz mnie? Jeśli ten tekst tak przeczytamy, to on zaczyna być osobistym przesłaniem Pana Jezusa do każdego z nas. A słowo, co to jest paść owce moje? Piotr miał paść owce moje. Pasienie to jest karmienie. Odpowiedzialnością każdego z nas w relacji z owcami Pana jest karmienie. To mówię o każdym. Nie, brat wspomniał, że to głównie dotyczy, powiedzmy, kogoś, kto jest na przodzie, jakiegoś lidera czy kogoś w tym rodzaju, ale to jest uniwersalne przesłanie. Bo ktoś, będąc tak jak Piotr apostołem, on potrzebował Tabity, która mu ubranie zrobiła. I Tabita, Dorkas, nakarmiła Piotra. Nakarmiła, mówię, w sensie usłużyła darem, który miała. I tu wracamy do punktu wyjścia. Paść owce to jest służyć darem, który każdy otrzymał. Piotr otrzymał określony dar jako apostoł i każdy z nas otrzymał swój dar. Więc my się nawzajem pasiemy tymi darami, no mówię, karmimy się tymi darami, biorę to w cudzysłów, pewien rozumieć pewną metaforę, żeby zrozumieć, że będąc w owczarni Pana, nawzajem sobie usługujemy, nawzajem się jej potrzebujemy i to, co Pan mówił do Piotra, mówi do każdego z nas. Dbaj o moje owce. Dorkas miał odpowiedzialność, żeby uszyć ubranie. Ktoś będzie miał inny, ktoś będzie testował słowo. Ktoś będzie kierował, ktoś będzie, jak żeśmy mówili dzisiaj, ktoś będzie zachęcał, nie, ktoś będzie motywował i tak dalej. No i po to jesteśmy, żeby dawać siebie. Więc to jest przesłanie i nie dziwi, myślę, w tym momencie, że tyle w liście do Koryntian przeczytaliśmy, i bynajmniej wam powiem, to na co dzisiaj położyłem nacisk, to nie jest wszystko o miłości, co jest w Nowym Testamencie. Tak liznąłem tylko coś, co dla mnie się wydawało takie dosyć kluczowe, istotne. Gdybyśmy to chcieli wszystko zebrać, to myślę, że tygodnie by nam zabrakło, żeby o tym rozmawiać. To jest tak wielka rzecz, ale ten tekst, mówię, dla mnie ożył. Nie? Krzysztofie, synu Jana, no to dbaj o owce. W Świętochłowicach, w Krapkowicach, czy gdzie jestem, nie? No, jak nie będę tego robił, no to przekreśla wszystko, nie? Wręcz, jak mówił Jan, dzieło zbawienia jest pod znakiem zapytania, jeśli tego w praktyce nie ma. Może się zdarzyć chwilowo, coś się wydarzy, człowiek jest upadły, sprawiedliwie 7 razy upadnie, się podniesie, ale jeśli coś jest permanentnym stanem, no to naprawdę powinno się bić na alarm, gdzie ty jesteś. Gdzie jesteś, Adamie? To jest jedno z tych słów, które powiedział Bóg do Adama, które omawialiśmy na początek tego kursu i myślę, że ono w tym momencie bardzo pasuje. Kiedy posłuchaliśmy
o tym, czym jest miłość, waga tej miłości, no to gdzie jesteś, Adamie? Gdzie jesteś, Adamie? Się... Ja tu zauważyłem, bo też niedawno w tym tygodniu rozmawialiśmy o tym, takim jednym też chrześcijaninem, że Jezus jakby za każdym razem co innego Piotrowi mówi. Bo przy tym pierwszym pytaniu mówi paść moje baranki, w tym drugim mówi, i tak jest w tym przekładzie ekumenicznym też, troszcz się jako pasterz, czyli on dosłownie mówi bądź pasterzem moich owiec. A za trzecim mówi o owieczkach, tu baranki, owieczki, a w środku bądź pasterzem. A wszystko to są synonimiczne określenia, które można zastąpić bądź zatroskany. Czy to będzie baranek, czy owieczka, cokolwiek. Myślę, że to jest metafora na wspólnotę ludzi wierzących, wspólnotę ludzi powołanych, jako owce właśnie, jako baranki, do troski. Więc to nie jest coś innego w każdym razem. Co do słowa jest tam subtelna różnica, ale co do idei zawarta w każdym przesłaniu jest zupełnie podobna, którą da się przenieść, mówię, na uniwersalną zasadę. Ja z tych trzech wezwań Pana Jezusa do Piotra powiem, to jest wezwanie do mnie, żebym służył owcom pańskim tym darem, jaki mam. I każdy ma zrobić to samo. To jest twoje zadanie każdego, kto jest uczniem Chrystusa. Chyba, że nie jest uczniem Chrystusa i nie po drodze mu, żeby troszczyć się o owce. No to sorry, musiałbyś zmienić otoczenie. O tle nie będziemy mówić. Czasu na pytania też specjalnie nie ma. Także dziękuję za uwagę. Kolejna odsłona tożsamości ucznia Chrystusa w kontekście wspólnoty, zgromadzenia świętych. Dużo tych określeń. Uczeń Chrystusa, pamiętamy, że w Nowym Testamencie tylko w Dziejach Apostolskich i w Ewangeliach występuje. No i mnóstwo innych rzeczy, które w praktyce przekładają się na jedno słowo. Miłość, która uzewnętrzniona praktycznie pokazuje, co się dokonało w naszym życiu dzięki zbawieniu w Chrystusie. Amen.